Sporo mówi się także o inflacji. Czy ty musiałeś podnieść ceny przez wzgląd na to, co dzieje się na rynku w swoich restauracjach? Próbuję nie, ale tak jak powiedziałem, próbuję, bo niestety nie udaje się to. Inflacja jest ogromna. Jeżeli chcemy nie oszukiwać gościa, to my musimy podnieść ceny, ale ze względu, że jak nie podniosę ceny, to albo wezmę gorszy produkt, albo wydam go mniej niż zazwyczaj. No nie chcę tego, także no, muszę crescendo podnosić albo zmieniać też karty, wziąć tańsze produkty. No to nam daje wyzwanie, bo to jest problem, ale każdy problem jest do rozwiązania. Musimy znaleźć zawsze takie sposoby, żeby najważniejszy dla nas to jest gość. I on ma wyjść z uśmiechem. Jakbyś tak miał to na przykład porównać do poprzednich lat, to jest tak, że teraz zacząłeś mniej zarabiać, że ludzie na przykład rzadziej chodzą do restauracji? Utrzymałem cały staw. Nie obniżyłem im wypłaty. Także to jest dobrze.